Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Tomek Rozmus, smarttrader.pl, popyt, podaż, logicznie o inwestowaniu. Dzisiaj chciałem Was zaprosić na analizę Bitcoina, który w tym momencie widać, że rędżuje między dwoma bardzo ważnymi poziomami ceny, z chęcią moim zdaniem wyjścia czy ponownego zaatakowania poziomu 4000. Bardzo ładnie widać tutaj rozłożenie wolumenowe na wykresach i w tej analizie chciałbym przejść przez różne wykresy. Wykorzystamy do badania aktywności tutaj dużych graczy, bądź też ich braku na wykresie, kilka rodzajów wykresów. Użyjemy standardowych świecowych wykresów, również wykresu ręką i oczywiście zrobimy analizę wolumenową z wykorzystaniem wskaźnika pokazującego, jaki wolumen na fali jest, na konkretnych falach jest handlowany. Również zobaczymy sobie tutaj nie tylko rozłożenie wolumenu na falach, ale również zobaczymy kontrakt terminowy, gdzie ten wolumen będzie podany rzeczywisty. Także zabieramy się za analizę. Przed nami wykres dzienny, daily BTC, kontrakt terminowy ciągły. Widzimy tutaj, ja może przybliżę, że squeezuję to, raczej przybliżę to w tym momencie, po bardzo mocnych spadkach, jakie miały miejsce w drugiej połowie listopada 2018, widzimy, że bardzo szeroki spread świecowy, ale również bardzo duży wolumen pojawił się handlowany. Była to dosyć duża wyprzedaż, natomiast w dolnej części tego wykresu widać, że pojawiło się znacznie dużo kupujących, którzy z punktu widzenia teraz tej ceny można powiedzieć, że zwiększyli swoją aktywność właśnie gdzieś w okolicach 4000, a wszystko, co było handlowane do tej pory poniżej 3500, zostało wybrane, czyli połowa grudnia, widzimy, ceny schodzą poniżej 3500, no i jest ta cena wybrana. Przełom roku, styczeń, przełom grudnia, stycznia 2018-2019, widzimy, że w tym momencie ta cena nieco się ustabilizowała i krążymy od praktycznie już tutaj dwóch tygodni w przedziale między 3,5 a 4000 dolarów. Zajrzyjmy nieco głębiej w ten wykres, popatrzmy na wykres 60-minutowy kontraktu terminowego. Zobaczmy, jak wygląda w tym momencie ułożenie i ostatnie sesje. Proszę zwrócić uwagę, że spadki, z jakimi mieliśmy do czynienia na sesji 10 stycznia, jak również 14 stycznia, czyli sesja z ubiegłego piątku, widzimy znaczny wzrost wolumenu. Tutaj bardzo ważna cena, 3750, uważam, że ona jest teraz kluczową ceną co do ewentualnych dalszych wzrostów na Bitcoinie. Ta cena musi zostać w miarę szybko przebita i ceny muszą zamknąć się powyżej tego przedziału między 3700 a 3750. Dlaczego? Dlatego, że wyłamanie, jakie następuje dokładnie na sesji 10, czyli mamy najpierw pierwsze tąpnięcie z 4000 na 3750, duży wolumen, ten wolumen rzeczywiście potwierdza te spadki, natomiast kolejny wolumen, który przychodzi, to widać ewidentnie tutaj, jest handlowane około 1000 kontraktów wówczas na sesji i widzimy bardzo mocna świeca spreadowa i bardzo mocny wolumen. Natomiast musimy teraz poskładać to do kupy, dlatego że w poniedziałek wykres otwiera się luką spadkową, tworzy się tak zwane okno podażowe, ale bardzo szybko po wejściu, proszę zwrócić uwagę, po godzinie 16, czyli w momencie, kiedy już rynki w Stanach się otwierają, jest bardzo szybkie odrobienie tego kursu i znowu ceny przechodzą do tej linii, testują tą linię wyłamania w okolicach 3700, 3750, po czym ponownie na wczorajszej sesji 15 następuje w tym momencie spadek cen na dużym wolumenie, natomiast nie mamy wybitego nowego low i ceny przez noc próbują w tym momencie się tutaj skorygować. Bardzo ważne będzie, jeżeli na najbliższych dwóch, trzech sesjach zobaczymy wyłamanie tego poziomu 3700, wówczas jeżeli wrócimy na dzienny, zwróćcie uwagę, wrócimy w tym momencie ponad te linie, które tu są tutaj narysowane, ponad te linie, więc mielibyśmy tutaj uformowanie się takiej podstawy, czyli takiego drugiego rodzaju akumulacji.
Jeżeli dzisiejszy dzień przykładowo zamkniemy poniżej tej świecy czerwonej, wówczas droga w dół jest otwarta i przynajmniej nowy low jest w zasięgu tego wykresu. Natomiast jeżeli obronimy w miarę szybko ten poziom 3500 i zamkniemy się powyżej tutaj tych zaznaczonych linii 3700, 3750, uznamy tą formację, która ona nie jest dokończona, bo nie wiemy jeszcze co tutaj się będzie świecić za niedługo, ale podejrzewamy, że może to być formacja, znaczy jeden ze scenariuszy może być formacją przejęcia w tym momencie. I teraz musi, warunek jaki musi być spełniony to 3700, 3750 i zamknięcie powyżej. Wówczas otworzymy jeszcze raz drogę do ataku na 4000 bądź też wyżej. Popatrzmy jeszcze na wykres ręką. Utworzyłem wykres ręką z zakresu 25 dolarów, czyli każda zmiana ruchu cen o 25 dolarów i tutaj wykresy ręką nie mają czasu, to znaczy jest tabela czasu, ale ten czas może być różny. Chodzi o to, że specyfiką tych wykresów jest dokończenie zakresu 25 dolarów. Widzimy, że za każdym razem, jeżeli pojawiał się wysoki wolumen, to była jakaś akcja, bądź też akcja sprzedażowa, bądź też akcja zakupowa kontynuowana zaraz później, więc widzimy w tym momencie bardzo fajną rzecz, być może dzisiaj na sesji, tutaj widzimy zatrzymanie tego wykresu, formowanie bardzo fajnego tutaj dna i być może dzisiaj na sesji tutaj zobaczymy tutaj wzrost tych cen, dlatego że bardzo ładnie w tym momencie wchodzi tutaj nie dość, że wolumen tutaj wygasa, ten wolumen, który tutaj spowodował te spadki, on jest znikomy, to również pojawia się nieco większe świeca, która odbija się od tego poziomu wsparcia, jest na wzrostowym wolumenie. Skonstruujmy jeszcze inny wykres, żeby mieć lepszy obraz sytuacji. Spróbujmy zrobić zakres cen i wolumen w zakresie cen 50 dolarów, także włączę w tym momencie konstrukcję tego wykresu, ale również bardzo istotne jest to, żebyśmy popatrzyli sobie na wolumen skumulowany, to co się świeci na falach. Tutaj przyjąłem, konstruując ten wykres, przyjąłem, że wolumen rzeczywisty, czyli tutaj jest rzeczywista liczba kontraktów handlowanych. I proszę zwrócić uwagę, jak wyglądały spadki z 6 tysięcy w tym momencie. 33 tysiące kontraktów wyprzedanych, duża ilość kontraktów, duży postęp w cenie. Następnie fala 29 tysięcy kontraktów, duża ilość kontraktów, duży postęp w cenie. Ale teraz proszę zwrócić uwagę, że te liczby tutaj maleją. 33 tysiące, 29, 18 tysięcy i widzimy coraz mniejsze zakresy w tych dolnych częściach między 3500 a 4000, coraz mniejsze zakresy. I tutaj doszło do wyłamania, proszę zwrócić uwagę, 25 tysięcy, ogromny wolumen, ale bardzo podobne wolumeny powodowały takie ruchy duże. Natomiast ten wolumen wybił nieznacznie i bardzo szybko się skorygował, czyli tutaj oceniam, że jest to wybranie tego rynku. Poniżej 3,5 tysiąca to jest wybranie, czyli duży wysiłek, brak efektu. Kolejny dołek, który się tutaj utworzył, nie jest dołkiem niższego, że tak powiem, rzędu. Jest 14 tysięcy, jest zdecydowana mniejsza ilość kontraktów już handlowanych na bardzo krótkim ruchu, czyli tutaj doszło do zebrania. Następnie rynek wychodzi do góry. Niestety czasu nie jesteśmy w stanie tutaj czy długości czasu na przykład zbierania takich akcji czy kontraktów terminowych na jakimkolwiek walorze nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Natomiast proszę zwrócić uwagę na liczby. Bardzo duża część kontraktów kupiona na tej fali, czyli wybranie tutaj tego dużego wolumenu, który był ultra wysoki, ale spowodował bardzo niskie spadki i momentalne recovery, czyli takie odzyskanie siły przez kupujących, czyli wchłonięcie tutaj dużego wolumenu. Następnie wyjście do góry, 16 tysięcy kontraktów. Są spadki, oczywiście 7900, 7400, 9300, 7000 blisko, ale trzymamy cenę 3,5 tysiąca dolarów. Jeżeli tą cenę nie utrzymamy, oczywiście możemy wybijać wówczas nowe low, natomiast tutaj może dojść do kluczowej obrony w tym momencie. Więc jest dosyć duży wolumen, natomiast jesteśmy na bardzo silnym w tym momencie wsparciu. I teraz wyjście poza tą linię,
otwiera z powrotem drogę w 4000 i być może następnie stworzy to bardzo długą strukturę akumulacyjną. Znaczy dużą strukturę akumulacyjną, czy mocną strukturę akumulacyjną. Musimy wziąć również pod uwagę, że akumulacja, jeżeli tutaj się nie mylimy i dochodzi tutaj do zbierania dużego wolumenu, jeżeli ona będzie trwała długo w czasie, to będzie miała tym samym też duży zasięg do góry, jeżeli ona jest prawdziwa. Popatrzmy w tym momencie na wykres 60-minutowy, również z wykorzystaniem rzeczywistego tutaj wolumenu. I to, co szczególną uwagę moją przykuwa, to tąpnięcie. 1700 kontraktów, luka podażowa 500 kontraktów i momentalnie odkupienie tego rynku 858. Jeszcze raz test, zejście poniżej 3550, no i recovery tutaj mamy takie. Zobaczymy, jak na ile to jest mocne. Natomiast świece ręko, popatrzmy, co pokazują świece ręko w tym momencie. Widzimy, że dochodzimy do kluczowego, tutaj do kluczowego wsparcia. I teraz, jeżeli obronimy się tutaj i wyjdziemy tutaj na kostkę, a wszystko na to wskazuje, że mamy dosyć silny wolumen wyprzedażowy w tym miejscu, dosyć silny wolumen wyprzedażowy, mniejszy już przy wsparciu w tym momencie, tutaj widzimy, to jest zakres ruchu 50 dolarów i kolejny wolumen, który tutaj widzimy, on się w tym momencie dopiero tworzy. Także zamknięcie powyżej tej kostki, zamknięcie powyżej, momencie, tutaj mi się coś włączyło. Zamknięcie powyżej tej kostki, zobaczmy, jaka ona jest, jej wysokość. High 3625 będzie oznaczać, że wracamy tutaj do gry i będziemy mieli próbę ponownego wejścia w okolice 4000. Widać tutaj aktywność dużych graczy. Jeszcze raz wróćmy do wykresu utworzonego z zakresu 25 dolarów i popatrzymy na wolumen. Dzisiejsza sesja może być szczególnie ważna dla przyszłych cen tutaj Bitcoina. Jeszcze tutaj utworzę wykres 3 godziny, żebyśmy mieli różny obraz rynku. Widzimy ten wolumen, ultra wysoki wolumen, zamknięcie w środku tej świecy i niepozwolenie zejścia na niższe po prostu low. To jest duża aktywność, na razie handlujemy przy bardzo mocnym wsparciu i tutaj widać, że duża aktywność jest dużych graczy i ten punkt wszystko na to wskazuje, że może zostać tutaj obroniony. Proszę zwrócić uwagę, że wszędzie, gdzie pojawia się duży wolumen, zaraz później jest jakaś konkretna akcja i tutaj przy handlu, przy wsparciu bardzo mocnym widzimy wolumen, więc dzisiejsza sesja może być sesją, tutaj podejrzewam, że będzie sesja na plus, przynajmniej gdzieś w okolicy 3650-3700 mamy możliwość tutaj wyjścia, ale to jest bardzo krótkoterminowe spojrzenie na rynek. Natomiast długoterminowe, czy w szerszej perspektywie, jeżeli utrzymamy to low w najbliższej sesji i bardzo szybko tutaj wyjdziemy powyżej 3620, 3630, z powrotem mamy szansę na atak 4000, 3900, 4000. Tutaj jest bardzo logiczny poziom tej dystrybucji do testu 3924. Także proszę zapamiętać ten poziom, jeżeli tutaj dojdzie do obrony. A wszystko na to wskazuje, że w tym momencie bronimy, wyjdziemy do góry gdzieś tutaj w okolice. Znaczy, Rickers ma bardzo duże szanse wyjścia właśnie do góry. Nawet to jest potrzebne też do krótkoterminowej na przykład spekulacji. Ładna aktywność wolumenowa póki co na sesji i spodziewam się tutaj wzrostów. Z mojej strony to wszystko. Będę wracał również tutaj do analizy tego Bitcoina jeszcze w tym tygodniu. Ta analiza jest również zamieszczona na mojej stronie www.smarttrader.pl, jak również na kanale YouTube. Zachęcam do subskrypcji. Jeżeli materiał Wam się podoba, dajcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Pozdrawiam serdecznie. Popyt, podaż, logicznie o inwestowaniu. Tomek Rozmus. Trzymajcie się, cześć.